chewing. We're home. Dzień dobry. Dziś omówimy sobie 5 najciekawszych raz z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tak, tak, dobrze zgadliście. Przyszedł czas na kolejny ranking na kanale. Miejcie na uwadze, że w zestawieniu mieszam informacje z kanonu i legend. Przynajmniej troszeczkę. Gotowi? Zatem jedziemy z koksem. Miejsce 5. Kalamarianie. Kalamarianie pochodzą z planety Mon Calamari, która to była w 100% pokryta wodą. Rasa ta, z której wywodzili się m.in. sławni dowódcy sojuszu rebeliantów, tacy jak Radus i Akbar, była nastawiona pokojowo. W przeciwieństwie do bojowo nastawionych Quarenów, którzy także zamieszkiwali Mon Calamari. W wyniku działań separatystów w czasie wojen klonów obydwie te rasy zostały ze sobą skłócone, ale w końcu udało im się dojść do porozumienia. Kiedy nastały czasy Imperium, Kalamarianie, spodziewając się kolejnej wojny, wyposażyli swoje podwodne budynki w silniki. Kiedy nadeszła imperialna okupacja, Kalamarianie po prostu odlecieli z planety do układu Telaris i tam doposażyli swoje statki w uzbrojenie i bardzo potężne osłony. Jako ciekawostkę dodam, że kolor skóry Kalamarian zależy od miejsca, gdzie żyli na planecie. Pomarańczowy i żółty oznaczał osoby żyjące w ciepłych rejonach Kalamara, natomiast ci z zimnych rejonów mieli skórę niebieskawą lub białą. Miejsce 4. Dugowie. Jednego Duga mogliśmy zobaczyć w Mrocznym Widmie. Był to Sebulba, główny przeciwnik Anakina Skywalkera w wyścigu podrejserów. Dugowie pochodzili z planety Malaster i łatwo ich rozpoznać, ponieważ chodzili na rękach, a jako kończyn chwytnych używali nóg. Na ich pyskach niejednokrotnie wyrastały różnej długości skórne wypustki, przypominające wąsy. Kolor skóry zaś różnił się w zależności od osobnika. Byli Dugowie o zielonkawej skórze, jak i o takiej idącej w pomarańcz. Kiedy Dugowie zaczęli wydobywać na Malaster paliwo, napotkali bestię Zio. Potężne, półinteligentne i niebezpieczne stwory. Wieloletnia walka z nimi doprowadziła niemal do wyginięcia. Ostatnia bestia została zabrana z Malaster na Coruscant przez Wojska Republiki w czasie wojen klonów, po tym jak Dug Nagha Urus próbował go zabić. Miejsce 3. Chatowie. Wielkie, ślimakopodobne stwory, które mogły żyć nawet 1000 lat. Jabba na przykład miał ponad 600, kiedy został uduszony przez Leję. Rosły przez całe życie, a nowonarodzone miały około pół metra. Pomimo tego, że przypominały ślimaki, były rozdzielnopłciowe, dlatego istniały zarówno kobiety chat, jak i mężczyźni. Przyjęło się, że im grubszy i większy, tym wyższa jego pozycja w społeczności. Stwory te były niezwykle inteligentne i w dużej mierze odporne na moc. Uważały się za genialnych gangsterów i udawało im się budować istne mafijne imperia. Rasa ta pochodziła z Narshada i tworzyła klany. Na przykład Jabba, znany wam zapewne Hat Statuin, należał do klanu Desilijik. Miejsce 2. Rodianie. Rodianie to zielonoskórzy, gadopodobni humanoidzi, którzy charakteryzowali się wielkimi oczami pozbawionymi powiek, a na głowie mieli wystające uszy w kształcie antenek. Ręce z kolei składały się z 5 długich palców, ale z przyssawkami na końcach, co sprawiało, że nie mogli używać wielu przedmiotów zaprojektowanych dla ludzi. Były rozdzielnopłciowe, a kobiety tej rasy mogły mieć włosy na głowie. Miały też piersi, co wskazywałoby, że rasie tej bliżej do ssaków niż do gadów. Najbardziej znanym przedstawicielem tego gatunku był Greedo, który polował na Hana Solo. Wiemy z jakim skutkiem. Anakin za młodu przyjaźnił się na Tatooine z innym Rodianinem, z Waldem. Nie zmienia to faktu, że ten pochodzący z planety Rodia gatunek zamieszkiwał wiele miejsc w galaktyce, a Rodianie trudnili się wieloma zawodami, głównie w półświatku. Czasem zdarzało się też, że Rodianie byli czuli na moc i znamy kilku Jedi wywodzących się z tego gatunku. Miejsce 1. Łuki. Łukich chyba nie trzeba przedstawiać. Wszyscy znamy Czubakę, drugiego pilota Sokoła Millennium, który należał właśnie do tej rasy. Były to silne, pokryte gęstym futrem humanoidy, których wzrost niejednokrotnie przekraczał 2,5 metra. Pomimo tego, że ich rodzinna planeta Kaszyk pokryta była bagnami i nieprzebytymi lasami, mogły przeżyć na wielu światach, nawet na tych zimnych, takich jak Hoth. Ich siła i możliwości dostosowania do warunków sprawiły, że była to rasa zniewolona przez Imperium i zamieniona w niewolników. Łuki byli także istotami o niezwykłym poczuciu honoru, który sprawiał, że można im było zaufać, a przysięgi nie łamali nigdy. Co ciekawe, przedstawiciele tego gatunku mogły nauczyć się innych języków, takich jak na przykład Galaktyczny Wspólny, ale budowa ich krtani i ust sprawiała, że nie mogły w nim mówić. Dla każdego, kto nie znał ich języka, Shriwuk przypominał serię pomrukiwań i porykiwań. Czasami, choć rzadko, zdarzało się, że przedstawiciele tej rasy byli czuli na moc i zostawali Jedi.
Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę i o subie, jeśli jeszcze go nie zostawiliście. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Pa, pa.